Wiosna, czas ożywienia natury i radości. Witajcie! Jestem ciocia Ania i dzisiaj zabiorę Was w niesamowitą wiosenną podróż. Poznajmy zwiastuny wiosny. W Polsce mamy cztery pory roku. Wiosnę, lato, jesień i zimę. Po długiej zimie jesteśmy zmęczeni niskimi temperaturami i wcześnie zapadającym zmierzchem tęsknimy za ciepłem i światłem. Ale w końcu nadchodzi ona, wiosna. Piękna pora roku, pełna życia i kolorów. To czas wielkich zmian w przyrodzie. Robi się coraz cieplej. Ptaki wracają do Polski i śpiewają coraz głośniej. Kwiaty rozkwitają w najpiękniejszych barwach. Przyroda budzi się do życia po zimowym śnie. A my możemy obserwować te cudowne przemiany. Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca. Z początkiem wiosny zbiega się dzień równonocy wiosennej. To symboliczny moment, kiedy dzień i noc trwają dokładnie po 12 godzin. Od tego momentu dni stają się coraz dłuższe. Za wiosenne miesiące uznaje się marzec, kwiecień i maj. Ale zanim wiosna zagości na dobre, mamy okres przedwiośnia, kiedy to przyroda stopniowo przygotowuje się do pełnego ożywienia. Polskie przedwiośnie zaczyna się na przełomie lutego i marca. Możemy wtedy dostrzec pierwsze przebiśniegi. W marcu jak w garncu. W marcu pogoda jest kapryśna. Może być ciepło, ale też zimno. Deszcz, śnieg i słońce mogą występować naprzemiennie. Pogoda miesza się jak różne składniki umieszczone w wielkim garnku. To miesiąc pełen niespodzianek i zmian. W marcu widzimy pierwsze zwiastuny wiosny. Kwiaty, ptaki wracające z ciepłych krajów oraz pierwsze motyle. W kwietniu temperatura rośnie, na łąkach i w ogrodach pojawia się coraz więcej kwiatów, a ptaki śpiewają i budują gniazda. To czas, gdy natura kwitnie w pełni. Maj to miesiąc, kiedy łąki stają się kolorowe, drzewa i krzewy kwitną, a pola zboża rosną coraz wyższe. To również okres rozrodczy wielu zwierząt, a w ogrodach ogrodnicy rozpoczynają pracę nad grządkami i rabatami. Wiosna to nie tylko czas natury, ale też nas samych. Podobno to właśnie wiosną dzieci rosną szybciej niż w innych porach roku. Czy to prawda? Warto się zastanowić. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten krótki film o wiośnie był inspirujący. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia! W sercu spokojnego, otulonego jeszcze chłodem poranka, króliczek Filip czuł niepokój. Wpatrywał się w niebo, przepełnione obietnicą nadchodzącej zmiany, pragnąc odnaleźć choćby najmniejszy znak wiosny. Otoczenie, choć budzące się powoli z zimowego snu, wciąż kryło pod sobą resztki szronu, a Filipek marzył o tym, by biegać po łąkach rozświetlonych słońcem, pełnych śpiewu ptaków i barwnych kwiatów. Podczas jednego z tych wczesnych marszów, kiedy z nadzieją i tęsknotą za odrodzeniem natury przemierzał znane i nieznane zakątki, napotkał niebywałą postać. Była to pani Wiosna, istota jakby wyjęta z najpiękniejszego snu, otoczona aurą życiodajnej energii. Jej długi, płynący płaszcz był zrobiony z najdelikatniejszych zielonych listków, a każdy krok, który stawiała, zostawiał za sobą ślad bujającej zieleni i kwitnących kwiatów. Na jej głowie spoczywał wianek, w którym przeplatały się pierwsze botaniczne cuda roku – śnieżno-białe przebiśniegi, delikatne krokusy i szafirki. Jej twarz rozświetlał ciepły uśmiech, a w oczach malowała się obietnica nowego życia. Witaj, Filipku! Rzekła ciepłym głosem. Widzę, że szukasz znaków mojej obecności. O tak, pani Wiosno, odparł Filip, jego głosik drżał z emocji. Tęsknię za ciepłem, za zielenią, za wszystkim, co przychodzi z tobą. Pani Wiosna, ujmując Filipka delikatnie pod łapkę, poprowadziła go na niezwykłą wędrówkę. Najpierw zatrzymali się przy drzewach, gdzie pąki, jeszcze nieśmiałe, ale pełne nadziei, szykowały się do rozkwitu. Potem, podążając ścieżką, która wydawała się żyć własnym, tajemniczym życiem, podziwiali, jak z ziemi przebija się pierwsza trawa, zwiastująca nadchodzący rozkwit. Obserwuj, Filipku,
mówiła pani Wiosna, gdy przechodzili obok łanu, gdzie zaczynały kiełkować pierwsze wiosenne kwiaty. Przyroda budzi się do życia stopniowo, z godnością i spokojem, których my, ludzie i zwierzęta, często nie posiadamy. Ta podróż była dla Filipka objawieniem. Odkrył, że natura w swojej niezachwianej cierpliwości nosi w sobie mądrość wieków. Przyglądając się temu, jak skrupulatnie i z rozmysłem przyroda przygotowuje się do kolejnego cyklu życia, zrozumiał, że czas i cierpliwość są kluczami do prawdziwej zmiany i odnowy. Kiedy ich wspólna podróż dobiegła końca, pani Wiosna zwróciła się do Filipka. Pamiętaj, Filipku, że w życiu, podobnie jak w przyrodzie, wszystko wymaga czasu. Cierpliwość to cnota, która pozwala nam dostrzec i docenić piękno procesu, nie tylko ostateczny wynik. Nie zapominaj także, że każda pora roku, każdy etap życia ma swoje unikalne zadanie i piękno. Zima przygotowuje ziemię, a ja, wiosna, budzę ją do nowego życia. Twoje oczekiwanie na mnie jest nieodłączną częścią tego cyklu. Filipek, wracając do domu, niesiony nowymi przemyśleniami i wewnętrznym ciepłem, był już inny. Pani Wiosna obdarzyła go nie tylko przedsmakiem nadchodzących dni, ale przede wszystkim lekcją cierpliwości i uważnego obserwowania zmian, zarówno tych w przyrodzie, jak i w jego małym, króliczym życiu. W malowniczym miasteczku, gdzie każda uliczka rozbrzmiewała wiosennymi melodiami, znajdowało się przytulne przedszkole, w którym ciocia Ania, kochana przez wszystkie dzieci nauczycielka, postanowiła w niezwykły sposób uczcić pierwszy dzień wiosny. Zuzia, Filip i ich przedszkolni przyjaciele z radością przygotowywali się do tego wyjątkowego dnia, nie wiedząc jeszcze, jakie niespodzianki przygotowała dla nich ciocia Ania. Rano, kiedy dzieci przybyły do przedszkola, zastały salę przemienioną w kolorowy wiosenny ogród. Na środku sali stał stół pełen materiałów do tworzenia: słomy, kolorowego papieru, wstążek i kwiatów. Ściany zdobiły obrazy przedstawiające wiosenne krajobrazy, a z głośników płynęła radosna muzyka. Ciocia Ania, ubrana w jasną sukienkę z kwiatowym wzorem, przywitała dzieci z uśmiechem. Dzisiaj, drogie dzieci, będziemy świętować pierwszy dzień wiosny na wiele wyjątkowych sposobów. Poznamy tradycje związane z tym cudownym czasem i sami weźmiemy udział w wiosennych rytuałach, ogłosiła. Pierwszą aktywnością była lekcja o równonocy wiosennej. Ciocia Ania przygotowała prosty eksperyment, dzięki któremu dzieci mogły zrozumieć, jak w dniu równonocy dzień i noc dzielą dobę na równe części. Fascynacja maluchów była bezgraniczna, gdy odkrywały tajemnice natury. Następnie nadszedł czas na zapoznanie się z tradycją marzanny. Ciocia Ania opowiedziała historię o tym, jak ludzie pożegnają zimę, tworząc i topiąc kukłę marzanny. Wspólnie z dziećmi stworzyła ekologiczną marzannę, zwracając uwagę na to, jak ważne jest szanowanie środowiska. Wszystkie dzieci z zaangażowaniem brały udział w tworzeniu kukły, ucząc się przy tym wartości ekologii i tradycji. Kiedy marzanna była gotowa, dzieci wraz z ciocią Anią udały się na wiosenny spacer do pobliskiego parku. Tam, w otoczeniu budzącej się do życia przyrody, symbolicznie pożegnały zimę, pozostawiając kukłę marzanny przy brzegu stawu. Ta chwila stała się niezapomnianym doświadczeniem dla wszystkich, symbolizując odrodzenie i nowe początki. Powróciwszy do przedszkola, przyszedł czas na wiosenne porządki. Ciocia Ania zachęciła dzieci do sprzątania ich kącików zabaw, pokazując, jak ważne jest dbanie o przestrzeń wokół siebie. Każdy mógł też wykonać własną dekorację wiosenną, która później ozdobiła salę przedszkolną. W międzyczasie ciocia Ania opowiedziała dzieciom o Dniu Wagarowicza, tłumacząc, że choć to dzień pełen zabawy, warto pamiętać o odpowiedzialności i szacunku do nauki. Uśmiechy na twarzach maluchów świadczyły o tym, że zrozumiały przekaz. Na zakończenie dnia ciocia Ania zorganizowała warsztaty sadzenia kwiatów. Każde dziecko miało okazję posadzić swojego własnego kwiatka w doniczce, którą później mogło zabrać do domu,
Ta aktywność nie tylko wprowadziła dzieci w świat ogrodnictwa, ale również nauczyła ich cierpliwości i odpowiedzialności za roślinę, która teraz była w ich opiece. Zuzia, Filip i pozostali przedszkolacy z entuzjazmem zabrali się za zadanie, wybierając ziemię, nasiona i starannie sadząc swoje rośliny. Zuzia chodziła od jednego dziecka do drugiego, pomagając i dzieląc się wskazówkami na temat pielęgnacji kwiatów. Kiedy wszyscy zakończyli, ciocia Ania zgromadziła dzieci w kółku i poprosiła, by podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat dnia. Każde dziecko miało coś do powiedzenia. Niektóre opowiadały o swoich nowych kwiatkach, inne o tym, jak ważna jest ochrona środowiska, a jeszcze inne wyrażały radość z możliwości uczestnictwa w tak niezwykłych tradycjach. Na koniec dnia ciocia Ania podarowała każdemu dziecku małą książeczkę z opowiadaniami i wierszami o wiośnie. Zachęcała dzieci, aby dzieliły się tymi historiami z rodziną w domu, rozsiewając ducha wiosny dalej. Zuzia, Filip i ich przyjaciele opuszczali przedszkole z szerokimi uśmiechami i nowymi roślinkami w dłoniach, pełni wrażeń i nowych doświadczeń, które zapamiętają na długo. W domach wieczorem dzieci opowiadały rodzicom o wszystkich dzisiejszych przygodach. Rodzice słuchali z zachwytem, widząc, jak ich pociechy rozkwitają wraz z nadejściem wiosny, ucząc się nowych rzeczy i przyswajając wartości, które będą nosić w sercach przez całe życie. Tak oto pierwszy dzień wiosny w przedszkolu, pod czujnym okiem cioci Ani, stał się nie tylko lekcją o przyrodzie i tradycjach, ale także o wzajemnym szacunku, odpowiedzialności i radości z małych rzeczy. A Zuzia i Filip wraz z resztą dzieci z niecierpliwością oczekiwali na kolejne wiosenne przygody, które mieli przed sobą, wiedząc, że każda pora roku niesie ze sobą nowe możliwości do nauki i zabawy.